Mieszkańcy katowickiej Starej Ligoty obawiają się, że wkrótce nie będą mieli gdzie się leczyć. Przychodnia przy ulicy Załęskiej prowadzona przez Fundację Unia Bracka ma funkcjonować tylko do końca lutego. O tym, że zostanie zamknięta, pacjenci dowiedzieli się w styczniu z kartki zawieszonej na drzwiach. Dziś walczą o pozostawienie przychodni w jej obecnym miejscu, ponieważ zdecydowana większość pacjentów to osoby starsze, nierzadko ciężko chore i niezdolne do przemieszczania się na dłuższe dystanse. Mój mąż pracował 22 lata na dole, na węglu. Po 22 latach miał wypadek poważny. Miał odmę płuc, jednej nerki nie ma, ma 86 lat, jest w bardzo złym stanie, źle się czuje. I gdzie on teraz ma iść do lekarza, do przechodni? Jestem po dwóch operacjach głowy, więc nie mam siły, żeby gdzieś daleko jeździć, a przede wszystkim nie potrafię na starość samochodem, na rower nie, a nogi są już już zniszczone na starość. I zdziwiona jestem, że ta przychodnia jest nam zabierana. Lokalna społeczność i zarazem pacjenci przychodni nie mogą się pogodzić z jej zamknięciem i apelują do fundacji o wstrzymanie decyzji o likwidacji placówki. Inicjatorka akcji protestacyjnej zebrała 1000 podpisów pod listami, które wysłała m.in. do fundacji i władz miasta. Jak dotąd nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Oficjalnie mówię, że jeżeli mam takie prawo, to ja zgłoszę o mniemaniu popełnieniu przestępstwa, bo z tyłu budy jest, tereny są sprzedane właścicielowi prywatnemu. Tu też wiemy, że bo tu żeśmy mieli piękne ogródki, ja wiem, nie ma, zabrali nam, będzie bloki usługowo mieszkalne, także widocznie ta przychodnia komuś tu przeszkadza, tak? I to jest, tu jest ten gwóźdź pogrzebany. A co z tymi, ja mówię, starymi ludźmi? Fundacja zaproponowała pacjentom korzystanie z przychodni w katowickim Giszowcu, gdzie, jak przekazał rzecznik prasowy Śląskiego Oddziału NFZ, przeniesiona ma zostać placówka z ulicy Załęskiej. Dla pacjentów oznacza to kilkadziesiąt minut jazdy komunikacją miejską. W związku z trudnymi warunkami technicznymi, w związku z złym stanem budynku, jest zmuszony do przeniesienia właśnie działalności z przychodni przy ulicy Załęskiej do przychodni przy ulicy Mysłowickiej. Taką informację otrzymaliśmy i wszystkie deklaracje, które zostały złożone w przychodni przy ulicy Załęskiej, zostaną również przeniesione do przychodni Unii Brackiej przy ulicy Mysłowickiej. W sprawę zaangażował się jeden z katowickich radnych, któremu udało się porozmawiać z przedstawicielami Fundacji Unia Bracka. Józef Zawadzki otrzymał również pismo z odpowiedzią, że powodem decyzji o zamknięciu przychodni są koszty jej prowadzenia, w tym wzrost opłat czynszowych za prąd czy gaz oraz konieczność dopłacania do prowadzenia placówki. Jeśli oni by tego nie byli w stanie tego utrzymać, to mi się wydaje, że niepotrzebnie się zajmowali tym budynek, bo na razie zarabiali na tym budynku, bo jakby nie było, około 30 lat Unia Bracka się zajmuje. Wie pani, to ja nie dowierzam, żeby przez 30 lat Unia Bracka dopłacała do tego. Z przedstawicielami Unii Brackiej nie udało nam się dziś porozmawiać. Fundacja przesłała nam pismo, w którym wyjaśnia, że do zamknięcia przychodni przyczyniły się nie tylko kwestie finansowe, ale również braki kadrowe. Ponadto budynek, w którym znajduje się przychodnia, jest w złym stanie technicznym, a powtarzające się awarie są usuwane z funduszy fundacji.